Opatrzność wzbudziła odwagę w mężu bohaterskim i w tym czasie sławnym księciu poznańskim Przemyśle. Wywodził on swój ród ze starego polskiego domu królewskiego, a był człowiekiem znanym z pobożności i uczciwości. Wychowany od dzieciństwa w cnocie, temu jednemu poświęcał gorliwe starania i wysiłki, by zachować resztki ojczyzny nie tyle nieszczęsnej, co nieszczęśliwej, i by przywrócić w niej władzę królewską i jedynowładztwo, w przekonaniu, że pozyska ona szacunek i szczęście, jeżeli pod jego przewodem, dzięki jego radom i staraniom, zamiast wielu książąt otrzyma jednego króla i monarchę. Gniewało wielkodusznego męża oderwanie Prus, Śląska, Saksonii i Wrocławia. Bolał nad tym, że po bezpotomnej śmierci spokrewnionego z nim w piątym stopniu księcia krakowskiego, sandomierskiego i sieradzkiego Leszka Czarnego, Kraków i inne dzielnice Królestwa Polskiego rozpadają się we wzajemnych krwawych walkach, kierując przeciw najbliższym miecz wojny gorszej od domowej. Podejmując więc śmiało wielki zamiar, chociaż widział, że wielka liczba różnych przyrodzonych władców panowała nad dzielnicami Królestwa Polskiego, jednak nie z żądzy władzy doczesnej ani z chęci zdobycia blasku królewskiego, ale powodowany jedynie szczerą miłością ojczyzny, wyznacza siebie w myślach i przeznacza na monarchę. Do osiągnięcia tego pobudzała go nie tylko własna skłonność, ale zachęcała również życzliwość i zgodne poparcie prałatów i panów Polski i Pomorza. I on jedyny wśród książąt polskich został uznany za naprawdę godnego, by jego skronie ozdobiła korona królewska. W historii Polski dzielnicowej Przemysł II zajmuje szczególną pozycję, no chociażby dlatego, że w końcu on koronował się na króla polskiego. Cieszy mnie to, że pani redaktor użyła tej poprawnej formy Przemysłu, nie tej takiej tradycyjnej, niesłusznej, nieuzasadnionej źródło formy Przemysław, bo istotnie, prawda, Przemysł był na imię temu władcy, podobnie jak jego ojcu Przemysłowi I. Jest to już schyłek panowania wielkopolskiej linii Piastów, linii, która rozpoczęła się z Mieszkiem III, synem Bolesława Krzywoustego, i która no, miała wygasnąć na osobie Przemysła II. Przemysł II był w szóstym pokoleniu potomkiem Bolesława Krzywoustego. Jego ojciec Przemysł I, może mniej znany w świadomości naszej narodowej i w historiografii, przeniósł jak gdyby centrum miasta z prawego na lewy brzeg, gdzie lepsze możliwości rozwoju miasto miało i gdzie kazał wybudować zamek. Do dziś o Poznaniu mówi się gród Przemysława. Gród Przemysława. Oczywiście. Ale pamiętajmy, że chodzi o ojca Przemysła II. Tak. Ojciec umarł w 1257 roku. Przemysł II był pograbowcem. Urodził się kilka miesięcy po zgonie ojca. I znajdował się pod dobrą, jak się miało okazać, opieką stryja księcia Kaliskiego, a po śmierci Przemysła I pana całej Wielkopolski, Bolesława zwanego Pobożnym. Po nim też w roku 1279 objął samodzielne już rządy całej zjednoczonej ponownie dzielnicy wielkopolskiej. Wielkopolska stała się w wieku XIII obok Śląska przodującą dzielnicą w kraju. Małopolska wiele utraciła w tym okresie ze swojego pierwotnego znaczenia i Wielkopolska jak gdyby główny ciężar bardzo poważnego problemu politycznego na swoich barkach dźwigała. Konkretnie konfliktu zbrojnego z bardzo groźnym państwem niemieckim, które w tym okresie energicznie usiłowało rozszerzyć swój stan posiadania na wschodzie, mianowicie z monarchią brandenburską. Można powiedzieć, i tak już to kronikarze wcześniej zaobserwowali, że po prostu książęta wielkopolscy wymienieni przeze mnie byli głównymi obrońcami stanu posiadania polskości w tym okresie. Zarówno Przemysł I, jak i z większym powodzeniem Bolesław Pobożny, a także Przemysł II. Wystarczyłoby przypomnieć z historii Polski takie wydarzenia, jak oprócz upadku ziemi lubuskiej, atak brandenburski na Santok, pierwszą próbę opanowania Gdańska, następnie wyprawy książąt wielkopolskich przeciw zdobyczom margrabiów. Trudno w szczegółach, prawda, te niewątpliwie ciekawe skąd rzeczy referować. Może ograniczę się tylko do przypomnienia takiego momentu, kiedy to w 1272 roku Wielkopolanie, mówiąc krótko, obronili Pomorze Gdańskie przed bezpośrednim natarciem margrabów brandenburskich. Było to ważne również na przyszłość, nie tylko ze względu na to, że w danym momencie udało się uchronić tą ważną dla Polski dzielnicę, ale także dlatego, że społeczeństwo Pomorza Gdańskiego zapamiętało sobie ten rok i że właśnie od strony księcia wielkopolskiego przyszedł ratunek w tym momencie. Na dworze pomorskim
rosło bardzo silne stronnictwo rycerskie, mieszczańskie także, opowiadające się za ściślejszym niż dotąd związkiem z Polską. Wielkopolska w źródłach najczęściej jako Polonia występuje. Pojęcia Polski i Wielkopolski w tym okresie były poniekąd identyczne w dużym stopniu. Także Przemysł II w roku 1294, pod koniec 94 i na początku 95, jak gdyby wykorzysta tutaj swojego dobra i dla dobra idei, którą reprezentował, te nastroje, wzrost nastrojów propolskich na Pomorzu Gdańskim. Nie do samych spraw terytorialnych i do obrony stanu posiadania zagrożonej w tym okresie polskości, rola pozytywna, rola książąt wielkopolskich się ograniczała. I jest to już koniec wieku XIII i wszędzie w tym okresie źródła sygnalizują historykowi fakt niewątpliwy. Mianowicie po okresie półtora wiekowego rozbicia, rozproszkowania politycznego w społeczeństwie polskim zaczynają przeważać zdecydowanie tendencje do zjednoczenia. Otóż koszty społeczne, koszty polityczne, jakie społeczeństwu przyszło płacić za rozbicie dzielnicowe, okazały się i okazywały się z czasem coraz bardziej dotkliwe. Coraz więcej niebezpieczeń, zagrożeń czyhało ze wszystkich stron na polski stan posiadania. A także procesy wewnętrzne, procesy związane z rozwojem życia ekonomicznego, nie dające się powstrzymać przecież, czy z rozwojem społeczeństwa feudalnego, sprawiały, że coraz więcej sił społecznych opowiadały się za zjednoczeniem. Rzeczą bardziej przewidujących, bardziej mądrych władców było wykorzystanie tych tendencji w kierunku możliwego skrócenia okresu dochodzenia do jedności państwa. To były procesy obiektywnie w całej Europie się odbywające. Polska stanęła także w takiej chwili dziejowej. Prawdą jest, że już w okresie wcześniejszym poszczególni władcy dzielnicowi próbowali akcji jednoczeniowej. Rzecz w tym, że za tymi władcami nie stały jeszcze tak poważne siły społeczne, które mogłyby sprawić, że ten program byłby konsekwentnie realizowany. Zależało dużo od autorytetu poszczególnych władców, konfiguracji politycznych, umów między poszczególnymi władcami, a czasami wystarczyła katastrofa o charakterze jak gdyby zewnętrznym, nieprzewidzianym, na przykład najazd tatarski, żeby te plany, nawet dość daleko zaawansowane, jak w przypadku monarchii Henryków Śląskich, nie mogły być realizowane. Ta sytuacja zmienia się w sposób zasadniczy. Wymieniłem już niektóre obiektywne czynniki, które pchały społeczeństwo polskie do zjednoczenia. I obserwujemy również bardzo ciekawe zjawisko, które tu tylko zasygnalizować zdołam, mianowicie wzrost jak gdyby świadomości narodowej. Polacy już nie stanowili tylko narodu w sensie obiektywnym, ale duże warstwy, przynajmniej te przodujące warstwy, ale dość szerokie warstwy społeczne poczuwały się do łączności ponaddzielnicowej. Zaczęto myśleć i czuć w kategoriach nie dzielnicowych, lecz ogólnopolskich. Także Kościół. Również przebył znamienną ewolucję. Kościół, który do pewnego czasu raczej sprzyjał tendencjom dezintegrującym, to wtedy właśnie, w drugiej połowie wieku XIII obserwujemy, aczkolwiek trudno powiedzieć, żeby wszyscy ludzie Kościoła, książęta Kościoła mieli jednakowe stanowisko, ale ci najbardziej przewidujący i najbardziej wpływowi ludzie Kościoła polskiego zrozumieli, że interes Kościoła jest zbieżny z interesem państwa i narodów w tym momencie. No na to się wiele rzeczy złożyło. Między innymi napływ duchowieństwa niemieckiego, które rozsadzało jak gdyby spoistą strukturę Kościoła. Następnie odpadanie poszczególnych obszarów od państwa polskiego uszczuplało stan posiadania Kościoła polskiego. Kościół polski przez cały okres rozbicia dzielnicowego stanowił pewną jedność, symbolizowaną przez istnienie jednej metropolii gnieźnieńskiej. A zatem Kościół był w sposób bardzo bezpośredni zainteresowany w przywróceniu jedności państwa polskiego. Zakres tych warstw, tych grup społecznych zainteresowanych stale się powiększał i do właśnie postaw tej rosnącej części społeczeństwa, że już nie wspomnę mieszczaństwa, które z natury rzeczy było najbardziej zainteresowane przywróceniem jedności, zniesieniem tych uciążliwych utrudnień, ceł i tak dalej. Zakres tych kategorii ludzi się stale powiększał i u samego schyłku wieku XIII obserwujemy pierwsze zdecydowane próby realizacji idei zjednoczenia. Można powiedzieć, że Przemysła wyprzedził tutaj Henryk IV, zwany Prawym, książę wrocławski, który w latach 1288 do swojej śmierci w 1290 roku był panem Krakowa także i to mu dawało pewną nadzieję, pewną perspektywę, pewną szansę na spełnienie tej roli jednoczyciela. Śmierć Henryka
IV w 1290 roku sprawiła, no, że nie on się stał tym jednoczycielem. Przemysł II przejął właśnie rolę księcia jednoczyciela. Trwa dyskusja wśród historyków, czy Przemysł sam rozwijał swą świadomość i w trudzie codziennej polityki dorastał do wielkich celów, czy też stał się poręcznym narzędziem wybitniejszej jednostki, arcybiskupa Jakuba Świnki. Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Nie znamy wypowiedzi Przemysła. Współcześni rocznikarze bardzo krótko odnotowali jego działalność, a w późniejszych kronikach życie jego oplata legenda wyrosła na blasku przywróconej korony królewskiej i tragizmie śmierci. Natomiast o Jakubie wiemy, że reprezentował nowy nurt społeczny grupujący duchownych i rycerzy zaniepokojonych ekspansją imigrantów niemieckich w Polsce, ich rosnącym znaczeniem politycznym i ich interesami sprzecznymi z interesami Polski. Jakub Świnka widział w tej ekspansji odpowiednik politycznej agresji książąt niemieckich na ziemię Polski. Jako wielkopolski duchowny obserwował wszak toczące się od dziesięcioleci zmagania Bolesława Pobożnego w obronie granic kraju. Polska dla Jakuba Świnki to nie jakaś jedna z dzielnic Królestwa Polskiego, którego pamięć przetrwała w czytywanych wciąż kronikach i odżyła w legendach związanych z cudownym wzrośnięciem się członków świętego Stanisława, właśnie niedawno kanonizowanego patrona kraju. Stało się to na zasadzie umów? Aczkolwiek nie brakowało również elementów jakichś zbrojnych, bowiem nie wszyscy piastowie poczuwali się do solidarności z książętami jednoczycielami, to jednak ci piastowie, którzy decydowali, którzy mieli najważniejszą rolę w tym okresie w ramach państwa polskiego, potrafili tutaj ugodowo te sprawy między sobą załatwiać. To znaczy jakby abdykowali na rzecz... To był układ o przeżycie po prostu między książętami. Układ tego typu przewiduje, że po śmierci któregoś z sygnatariuszy całe jego księstwo i wszystkie tytuły prawne przechodzą na tych czy na tego, który przeżył. Przemysł nasz podążył do Krakowa, oczywiście objąć należną mu dzielnicę krakowską, ale trzeba powiedzieć, że był to sukces jeszcze nietrwały. W Małopolsce nie udało się Przemysłowi opanować. I tutaj paradoks historii polegał na tym, że przeciwnikiem Przemysła w tym momencie i księciem, który właściwie w tym momencie możemy określić jako wichrzyciela, jako tego, który nie zrozumiał, czy nie dorósł do tej idei, który właściwie swoim partykularnym interesem się kierował, był nie kto inny, lecz Władysław Łokietek, który w tym czasie był księciem kujawskim i opanował Sandomierz. I pretendował również tutaj do odegrania poważnej roli politycznej, ale potem nie miał w tym okresie jeszcze absolutnie zwolenników i możliwości. Musiał poczekać jeszcze. Tak. A w ogóle pogodził polskich konkurentów dynasta obcego pochodzenia, mianowicie Wacław Czeski, przedstawiciel rodu Przemyślidów, który również na mocy dość, zresztą wątłych podstaw prawnych, upomniał się o ziemię krakowską i ponieważ on dysponował siłą, zajął Małopolskę i dzierżył ją. Kiedy w czasie zawziętych na śmierć i życie walk prowadzonych przez blisko ze sobą spokrewnionych książąt polskich w księstwie krakowskim i sandomierskim celem ich całkowitego opanowania, książę kujawski Władysław Łokietek, który miał już w swoim ręku Sandomierz i Sieradz, a brakowało mu tylko Krakowa zagarniętego przez księcia Wielkopolski Przemysła, różnymi sposobami, orężem i wojną starał się zmusić wspomnianego księcia Wielkopolskiego Przemysła do ustąpienia z niego. Lecz wtedy spotkało wymienione księstwa jeszcze większe nieszczęście, albowiem wdowa po księciu krakowskim i sandomierskim Leszku Czarnym, księżna Gryfina, czy to z obawy przed usunięciem i wygnaniem ze swoich otrzymanych w posagu dóbr, w razie gdyby książę kujawski Władysław Łokietek zdobył stolicę książęcą, czy też przygnębiona wewnętrznymi walkami, które wybuchły po śmierci męża i szkodami, jakie wynikały z ich przeciągania się, wysyła posłów do swego siostrzeńca, księcia Czech Wacława, syna swej rodzonej siostry Kunegundy. Oddaje mu wieczystą darowizną księstwo krakowskie i sandomierskie na mocy władzy, którą, jak twierdziła, przelał na nią, poświadczając to oficjalnym dokumentem jej nieżyjący mąż Leszek Czarny. Prosi, żeby albo osobiście przybył, albo posłał swe wojsko celem objęcia w posiadanie wymienionych księstw, zanim je zajmą inni, nie mający do nich praw panujący. Kto inny byłby uznał ten akt darowizny za żart i czyste kpiny, bo byłoby rzeczą potworną, gdyby kobieta z Bułgarii rodem miała władzę nadawania i przekazywania księstw polskich.
Kłamała, że przekazał jej tę władzę jej mąż, książę Leszek Czarny, dokumentem, jeżeli bowiem jakiś istniał, był wbrew woli jej męża sfałszowany. Nawet wymieniony książę Leszek Czarny, chociaż sam bezdzietny, tylko wezwany do sprawowania rządów nad księstwem krakowskim i sandomierskim, nie mógł przekazać takiej władzy księżnie Gryfinie ze szkodą swoich rodzonych braci i innych książąt polskich, związanych z nim bliskim pokrewieństwem. Lecz książę czeski Wacław, który dążył chciwie do zagarnięcia księstw polskich i który w poprzednim roku usunął bezprawnie z księstwa opawskiego swojego kuzyna Mikołaja, korzysta z tej drobnej okazji. I jakby miał do tego pełne prawo, przyjmuje z rąk swej ciotki, wdowy po Leszku Gryfinie, nieprzemyślany akt darowizny księstwa krakowskiego i sandomierskiego. Przemysł II musiał wycofać się do Wielkopolski. Mogłoby się wydawać, że właściwie idea została odsunięta na jakąś taką nieokreśloną przyszłość. Zrezygnowawszy z Małopolski, Przemysł zawarł dla szachowania Wacława przymierze z książętami kujawskimi, Łokietkiem i jego bratem Kazimierzem. Aktualna stała się sprawa sukcesji pomorskiej. Wiedząc, że największe przeszkody wznoszą tu margrabiowie brandenburscy, Przemysł wszedł z nimi w porozumienie. Zapewne w 1293 roku poślubił Małgorzatę, córkę margrabiego Albrechta III. W samo Boże Narodzenie 1294 roku umarł Mściwój II. Przemysł był na miejscu i bez przeszkód objął władzę na Pomorzu. I na mocy wcześniejszej, o tym nie wspomniałem, ugody, umowy w Kępnie, znacznie wcześniejszej, Pomorze Gdańskie przeszło na rzecz Przemysła Wielkopolskiego. Dwie dzielnice Polski okazały się połączone od początku 1295 roku. I aczkolwiek był to dość mizerny, jak gdyby, obraz dawnego Królestwa Polskiego, bowiem takie ważne dzielnice jak Małopolska, jak Śląsk, jak Mazowsze, jak cała Polska Środkowa jeszcze nie były połączone, pozostawały poza tą jednością, to zdaniem Przemysła II oraz tych wpływowych osób, doradców, którzy stali za nim i którzy reprezentowali wraz z nim ten nurt polityczny, tę tendencję, zostało to uznane jako moment właściwy, sprzyjający do przeprowadzenia koronacji. Jakub Świnka zdecydował się nie czekać z koronacją na odzyskanie Krakowa. Gniezno stało się widownią uroczystości, na którą Polska czekała 200 lat. Korona Bolesława Śmiałego znalazła się na skroniach wielkopolskiego księcia. Liczył już 38 rok życia. Został już następcą na pomorskim tronie książęcym, za radą i na polecenie swego rodzonego stryja, księcia kaliskiego Bolesława, zawarł już związek małżeński z córką króla Szwecji Ryksą, panną, niewiastą bardzo szlachetnych obyczajów. Miał z nią jedyną córkę, której nadał imię matki, Ryksa. Kiedy za zgodnym życzeniem wszystkich prawatów i panów polskich po naradzie jednomyślnie postanowiono dać koronę temu, który przewyższał innych pobożnością, nieskazitelnymi obyczajami, uczciwością, sprawiedliwością i prawdziwą łagodnością. I żeby ogółowi podać do wiadomości jego wybór, by mu wszyscy oddali cześć królewską, 26 czerwca w Dzień Słońca, to jest w niedzielę, cieszący się ogromnym poważaniem arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka, po odprawieniu zgodnie ze zwyczajem uroczystej mszy świętej do Ducha Świętego w katedrze metropolitalnej w Gnieźnie, namaszcza i wynosi wymienionego księcia Przemysława na króla, a jego żonę księżnę Ryksę na królową Polski i koronuje ich koroną królewską, którą, rzecz dziwna, duchowni starannie i pieczołowicie przechowali i ustrzegli przez wiele minionych lat. Muszę dodać, że Przemysł postąpił bardzo chytrze. Gdy musiał się wycofać z Krakowa, zabrał sobie insygnia królewskie, które były w skarbcu krakowskim katedry krakowskiej zdeponowane. Potem Wacław, gdy opanował Małopolskę, to nawet w piśmie swoim, w liście do Przemysła, żalił się, jakim prawem, prawda, zabrałeś te insygnia królewskie, które, jak każe tradycja, w Krakowie mają się znajdować. I ta koronacja Przemysła II nie mogła się dokonać w Krakowie, tradycyjnym mieście koronacyjnym, lecz w Gnieźnie. Latem 1295 roku, 26 czerwca, niech ta data zostanie wyraźnie powiedziana, nastąpiła wspomniana przeze mnie koronacja. Miało to wielkie znaczenie. Było to bowiem zapowiedzią dalszych posunięć. Przemysł II jako koronowany władca Polski, jako władca nie tylko dwóch dzielnic, ale jako pretendent do
panowania, a przynajmniej zwierzchnictwa na całym Regnum Polonie, nad całym władztwem Bolesławów, no miał zupełnie inną pozycję wobec innych księżów piastowskich niż miał przed koronacją. Koronacja stała się faktem. W tej okazji sprawił sobie Przemysł naturalnie nową pieczęć. Na nowej pieczęci pojawił się orzeł ukoronowany, orzeł stanowiący główny element tej pieczęci, orzeł królewski. I bardzo interesujący napis, sam wszechpotężny zwrócił Polakom zwycięskie znaki. A zatem te zwycięskie znaki to orzeł i korona. Nowe królestwo było raczej symbolem niż rzeczywistością. Władza królewska rozciągała się tylko na Wielkopolskę i Pomorze. Nikt z książąt nie był skłonny poddać się autorytetowi monarchy. Może tylko Henryk Głogowski, przewidziany w układach między Probusem a Przemysłem na jego następcę, mógł być uważany za sojusznika. W Małopolsce rosła potęga obcego króla, zdecydowanego na dalszą ekspansję w Polsce. Margrabiowie brandenburscy nie zrezygnowali z Pomorza, co do którego zgłaszał także pretensje książę Rugi. Przemysł II niedługo cieszył się tymi zaszczytami, tytułem, ponieważ wkrótce po koronacji niestety zginął i to zginął w tragicznych okolicznościach. Tak, jest to jeden z niewielu przykładów w historii polskich władców śmierci skrytobójczej. Istotnie w bliżej nieznanych i do końca nigdy nie wyjaśnionych okolicznościach 8 lutego w 1296 roku, czyli w roku następnym po koronacji, został zdradziecko zamordowany, aczkolwiek nie jest to nigdzie stwierdzone wprost, mogą być tylko domysły. Zdaje się nie ulega wątpliwości, że tym najbardziej zainteresowanym śmiercią Przemysła byli margrabiowie brandenburscy. Wszakże na uwagę zasługuje to również niezbyt dla nas, dla Polaków, pochlebna okoliczność, że przynajmniej zdaniem niektórych źródeł, w zbrodni tej maczali również ręce przedstawiciele polskiego społeczeństwa, polskiego świata feudalnego. Tradycja zbrodnię tę przypisuje udział w tej zbrodni dwom wielkopolskim rodom, Nałęczom i Zarębom. A motywy? Prawdopodobnie rody te czuły się niedowartościowane. A czy nie było tutaj w tym winy pewnej niesławy, tak można powiedzieć, Przemysła II, związanej z śmiercią jego żony? 14 grudnia 1283 roku zmarła na Zamku Poznańskim, uduszona przez własnych domowników i służbę, księżna Lukerda, żona księcia Wielkopolski Przemysła i córka księcia Kaszubów Mikołaja. Chociaż jej mąż, książę Przemysł, opłakiwał ją i urządził jej uroczysty książęcy pogrzeb, ponieważ jednak była bezpłodna, podejrzewano go, że z powodu bezpłodności i spragnienia męskiego potomka i następcy nasłał pewne osoby dla jej uśmiercenia. Podejrzenia zwiększyło jeszcze pominięcie milczeniem zemsty i bezkarność, jaką się cieszyli sprawcy niegodziwej zbrodni. Lecz i pieśni śpiewane powszechnie aż do naszych czasów świadczyły, że księżna Lukerda, kiedy przeczuwała, iż mąż przeznaczył ją na śmierć, ze łzami w oczach błagała go, by nie pozwalał odbierać życia żonie i niewinnej kobiecie, ale pomny na cześć dla Boga i honor zarówno małżeński, jak i książęcy, pozwolił ją odprowadzić choćby w jednej koszuli do ojcowskiego domu, a zniesie spokojnie każdy, nawet nędzny los, byleby ją tylko pozostawiono przy życiu. Książę Przemysł był przekonany, że jego występek jest nieznany i że należy go pokryć wiecznym milczeniem jako dokonane skrycie przez kilka wtajemniczonych osób. Powszechna i prawdomówna opinia obwiniała wymienionego księcia Przemysława o wspomnianą zbrodnię i wielu zarzucało mu, że wprawdzie śmierć pominionej Lukerdy nastąpiła za cudzą pomocą, ale na jego polecenie i z jego wyroku i ani książęca powaga, ani ogłoszony zakaz nie potrafiły usunąć z ust i serc ludzkich oceny jego występku. Księżniczka Mecklenburska, Ludgarda, była osobą z zewnątrz, kimś obcym. Nie sposób sądzić, żeby jej osoba w jakiś sposób szczególny zdołała jakieś stronnictwo, prawda, stworzyć. Raczej nie. Poza tym nie ma śladu w źródłach. Ale wieść gminna głosiła, że maczał w tym palce tak. Przemysł II. Tak, i nie wydaje mi się, żeby można było Przemysła tutaj od tej zbrodni wybronić. Nie ulega wątpliwości, że czyn ten dokonał się, jeżeli nie na polecenie księcia, to w każdym razie nie bez jego wiedzy. Niewątpliwie motywem niechęci Przemysła wobec Ludgardy, a być może motywem, który
no, przesądził o jej tragicznym zgonie, no, był fakt bezpłodności księżnej. Przemysł miał poczucie tego, że jest na razie ostatnim z rodu Piastów, koniecznie pragnął mieć potomka. Dodam tyle, że Przemysł II, podobnie jak wspomniany przeze mnie Henryk IV, Henryk Prawy Wrocławski, są ciekawymi postaciami. Nie tyle może, że mieliby reprezentować jakieś szczególnie nieprzeciętne cechy charakteru. Nie, a za tym wniosek taki można by wyprowadzić, że gdy warunki obiektywne, warunki społeczne temu sprzyjają, gdy społeczeństwo wywiera na władców pewną presję w jakimś kierunku, to wtedy władcy nawet nie najwybitniejszego lotu, nawet władcy dość przeciętni, mogą odegrać rolę pozytywną. Władcy dorastają jak gdyby do swojej roli dziejowej.